Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wracamy do wróżenia z fusów. CryptoCrew dodał audycję. W ostatnich trzech godzinach, akurat obejrzałem sobie mecz, chciałem dodać newsy jeszcze dzisiaj, ale wiecie co, ten mecz był tak dobry pomiędzy Szkocją a Anglią, że po prostu nie mamy sił, żeby dodać jeszcze newsy. Także z newsami wrócimy, powiedzmy, nie wiem, do godziny 13 w sobotę będzie ich więcej, bo wtedy jeszcze zbierzemy test z rana. I jesteśmy po śliskim temacie, jeżeli chodzi o Tether. Także więcej o tym powiem też w Dzień Dobry Krypto. Jak powrócimy, bo niektórzy z Was właśnie pytają, to jaki jest stablecoin? O tym już mówiłem wcześniej. Które są najbardziej audytowalne, czy te, które nawet nadal działają w Nowym Jorku, bo, bo są, ale o tym będziemy rozmawiać w kolejnej audycji. Dzień Dobry Krypto. A teraz może wróćmy po tej eskapadzie tłumaczenia do Stock to Flow Model u CryptoCrew, który. Nie zwraca uwagę, czy to na Tether, czy to na Binance, czy to na inne rzeczy, które mogą mieć tutaj jakiś black swan, czyli czarny łabędź. Tu raczej patrzymy na wykresy, więc tu mamy stock to flow. Zobaczmy, co dowiemy się z tego bardzo krótkiego filmu. Huh, miałem nadzieję, że nic nie nagra jeszcze Crypto ale niestety, albo stety dla was, to nagrał. Więc przetłumaczmy go bardzo szybko, żeby mieć sobotę już wolną, tylko przedstawimy newsy, zaczynamy. back to the stock to flow. Parę rzeczy dzieje się tutaj na stock to flow. So, this is days until the next halving. Po prawej mamy dni do następnego halvingu. You can see the color spectrum here. Widzimy to spektrum kolorów, które jest po prawej stronie. That's how you get the colors which represent our... I to jest to, jak widzimy tutaj, kolory też reprezentatywne na samym wykresie stock to flow. Price action, okay? The actual stock to flow. Is this line here. Now... Bardziej ruch ceny Bitcoina odzwierciedla nam te dni do następnego halvingu, a samo Stock to flow to jest ta czerwona, można powiedzieć tutaj linia. I zacznę z jednym mitem na temat Stock to Flow. A lot of people say, hey, The stock to flow model, this one in particular, is saying 87,000. I wiele ludzi uważa, że ten stock to flow, bo mamy tam chyba dwa czy trzy od plana B, to stock to flow mówi o tym, że. W tym okresie powinniśmy mieć taką i wyłącznie cenę. Okay. So plan 288, for... Bo plan B mówi, że niektóre stock -to flow już powinno mieć 288 tysięcy dolarów do końca tego roku. Say, oh, of... I niektórzy też mówią, że plan B mówi o szczycie w takich rejonach. Nie, 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 nie. The 288, 000 is an average. 288 000 to jest średnia. Average, go 288, opinion, and... Więc możemy iść dużo wyżej w jego opinii od 288 000 dolarów. Albo dużo niżej, od tych 188 tysięcy dolarów. Podczas Bessy. A mamy wtedy taką średnią cenę. I to jest jedna z rzeczy, którzy ludzie nie rozumieją. Czyli to... Na jakiej zasadzie jest tutaj przedstawiane te 288 tysięcy dolarów? Tu w tym wypadku widzimy 88 tysięcy, tak? To jest średnia. Więc kiedy wracasz i you At, um, at, at this one, which said Jeżeli wrócimy do 2018 roku, czy tam grudnia, gdzie już byliśmy przed tymi kosmicznymi wzrostami do 19 tysięcy i tam też ta cena była wiele wyższa, to średnia wynosiła wtedy tylko 5415. I to mówiło nam o tym, że możemy iść dużo wyżej od tamtej ceny i, i dużo niżej. And have a, have an average price of I wtedy ta średnia będzie wynosiła właśnie taką cenę. Porozmawiajmy też o dobrych rzeczach. A więc w tym momencie jesteśmy daleko od stock to flow, tej średniej. As we speak. W tym momencie, jak o tym mówimy. Ale to jest to, gdzie mamy ten ukryty skarb, alert. Could be. Gdzie może być, so here, have... jeżeli przejdziemy do tej dolnej części stock to flow It's the right? Tutaj mamy dywergencję I to nam mówi jak daleko jesteśmy od tego stock to flow Albo poniżej, albo powyżej, czyli czerwona powyżej Zielona poniżej. Tak jak teraz się znajdujemy z tą żółtą kropką, czyli poniżej. Above were in red. How far above is how far above in red we are, right? So if the price is really far above the stock to flow, it's higher in red. Dokładnie, jeżeli cena jest dużo wyżej. Poniżej tej średniej, jeszcze raz powtarzamy, to wtedy mamy tą dewergencję dużą. Albo można powiedzieć, jak taka góra zarysowana, dużo wyżej. Really na czerwonym kolorze. Flow, A jeżeli jest poniżej, to dużo na takim, można powiedzieć, dole, czy dolinie zielonej, która jest dużo, dużo poniżej.

Dlaczego to jest ważne? Bo jesteśmy teraz na zielonym, okay, ale nie jesteśmy tylko na jakimś tam zwykłym poziomie zielonego. Of... Jesteśmy na krytycznym poziomie tego właśnie, tej, tej, tej dywergencji. Structure. For the green level. gdzie mamy taką zachowaną strukturę tego zielonego poziomu? And here's what I'll show you. I to jest to, co Wam chcę właśnie pokazać. Jeżeli moje oczy są tutaj na samym dole tego wykresu, okay. i gdzie jesteśmy teraz, to jest 0,8 na minusie. Okay. So Dlaczego to jest ważne? Well, w trading, you always want to look for key. In what? W tradingu zawsze patrzymy na jakąś kluczową strukturę. I co wydarza się na wcześniejszych historycznych datach, też na takiej strukturze, jeżeli spojrzymy w lewo. Więc bierzemy sobie ten wskaźnik 0,8, sprawdzamy, czy to jest właśnie jakaś struktura, na której na przykład Bitcoin wcześniej się odbijał. Let's

Potem, chwilę później, mieliśmy duży wzrost. Okay. How... Sprawdźmy wcześniejszy również. About point eight, right over here. Okay, point 16 kwietnia 2017 roku. Też byliśmy troszeczkę w dużej odległości od samego stock-to-flow. We Co zrobiliśmy następnie? Kontynuowaliśmy wzrosty. Um,

a potem kontynuowaliśmy bardzo duże wzrosty. Czyli widzimy tutaj pewne zachowanie. Za każdym razem, kiedy schodzimy do tych poziomów, do 0,8, czyli 0,8. Pamiętajmy też, że stock to flow nie był stworzony w 2012, tak? Nawet w 2013. Nawet w 2017 Był stworzony w 2019 Więc nie ma za dużo lat pod swoimi statystykami Żeby być, można powiedzieć, dokładnym To jest nadal nowy wykres Dlatego mamy dużo wersji tego Możemy tylko spojrzeć na fakty na chart. Możemy spojrzeć tylko na fakty na wykresie. Any time we were at that critical market structure prior, we went on a large run. I za każdym razem, kiedy byliśmy na tym 0,8 mogło to oznaczać jakiś mocny wzrost. Może to być jakiś ukryty skarb. gdzie każdy w tym momencie jest raczej negatywnie nastawiony do tego marketu. Mamy dużo krwi na ulicy, mamy strach panikę. I nie tylko my mówimy o tym, że jest taka panika, mamy na to dowody Fear and Greed Index Right the Fear and Greed Index is in fear jest w, tym momencie w strachu And we were in extreme fear A w zeszłym tygodniu byliśmy w ekstremalnym strachu Last week in fact we were in extreme fear yesterday A nawet wczoraj byliśmy w extreme fear również czyli w ekstremalnym strachu Okay so these are not uh oh, Steve's opinion these, everything we talk about on this channel are the facts i wszystko, o czym rozmawiamy na tym kanale, to nie jest tylko opinia Steve'a, ale fakty na wykresie. Okay. That's why you subscribe. That's why you love. Dlatego ty subskrybujesz i kochasz pewnie ten kanał. This could be one of these hidden... To może być jeden z tych ukrytych sygnałów, sygnałów gdzie ludzie mówią: hej, hey, really jesteśmy daleko już od tego, to już nie ma znaczenia. Stock to flow się nie udał, Ale jeżeli spojrzymy na fakty na tym wykresie, could, na strukturę, signal, would, może to być ukryty sygnał, move, gdzie możemy mieć zupełnie przeciwny ruch do sentymentu, jaki mamy teraz na tym. Rynku. That most który może zaskoczyć wielu ludzi. Okay. Now get to Steve's secrets to success I potem możecie przejść oczywiście na oryginał Steve. Sekret do sukcesu. Zawsze na koniec, może nie zawsze, ale często na koniec każdego filmu możecie wejść. Ja Wam życzę wspaniałego piątku. Widzimy się w sobotę jeszcze raz. No a potem. Mamy weekend, odpoczywamy, nie myślimy o krypto, chyba że macie jakieś pozycje, niektórzy nadal w niedzielę myślą o krypto, więc tym życzymy szczęścia, a tym, którzy niekoniecznie muszą myśleć o kryptowalutach, kiedyś mówiłem o takim właśnie dobrym kontekście do oderwania się, a bardziej cytacie, gdzie ktoś kiedyś fajnie powiedział, jeżeli nie umiesz się to robić w 6 dni, to w 7 już wcale tak? Więc może warto czasami niedzielę, czy ktoś, jeżeli w niedzielę pracuje normalnie w pracy, a jeszcze gdzieś tutaj jest z nami w krypto, to może warto siódmy dzień, czy to jest w środę, czy czwartek, czy inny dzień, zrobić sobie wolny, żeby nie myśleć w ogóle o kryptowalutach. Pewnie to wychodzi wtedy naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o naładowanie baterii zupełnie innymi rzeczami. Tego Wam życzę. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.